Jedziemy, kurde, z towarzystwem. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy, kurde, chodźcie tu. Chodźcie, co was tak... O, następny przylas. Spokojnie, amunicji starczy dla każdego, kurde, każdego z was nakarmię amunicją. Procą. A więc spokojnie. Nie macie się o co martwić. Dobra, wypadałoby się wyleczyć, nie wiem, czy tu w ogóle jakakolwiek apteczka jest. A jak nie, no to po prostu będę szukał po tych frajerach, którzy zostawili po sobie gówno. Znaczy gówno, znaczy fajne itemy po sobie zostawili. No zobaczmy co i jak. Powolutku. Dzień doberek. Halo. Halo, to ja, twój telefon. Nie? No to już tak. Tu wyczyszczone. Nie wiem czemu, ale zawsze te miejsca właśnie, tam gdzie są te drzewa i tak dalej, zawsze mi się wydawało, że można tam przeskoczyć i sobie poeksplorować, ale jednak nie można i nie wolno, więc skoro nie wolno i nie można, no to cóż ja na to poradzę. Ara, rozpierduchę zrobiliśmy ładną. Kolejne auto, że tak powiem, zostało zniszczone. Kolejny trak został zniszczony. Teraz trzeba będzie powybijać tutaj towarzystwo z różnych stron. O, już przyleźli. No tego fragmentu w tej misji bardzo nie lubiłem, dlatego że pamiętam, iż tutaj bardzo często ginąłem. Właśnie z tego powodu, że mnie jak nie od przodu nawalali i z różnych stron, tak jeszcze na przykład tyłu mnie nawalali, no nie? I to jest typowe, jeżeli chodzi o tę misję. Ale ja sobie teraz daję bezproblemowo, bo mniej więcej wiem jak grać, dlatego że sobie jakiś czas temu grałem w tę gierkę na streamach. Więc coś co nieco pamiętam. O, mamy już 3 punkty zrobione, więc teraz tak, musimy zniszczyć ostatnie małe pudełeczko i Hide Printing Press. Co to jest Printing Press? O co z tym chodziło? Tego nie pamiętam. No, trzeba było parę strzałów oddać, żeby mieć pewność, że on zginął. Dobra, teraz pytanie, czy wszyscy aby na pewno tutaj już poszli w kimono? Tak, wszyscy polecili w kimono, w Kilimandżaro. Dobra, więc teraz lecimy schodami do góry. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nic nie ma, nie widzę. Tak? Takiś ty mądry jesteś? Dawaj. Takiś ty kurde mądry był jeden z drugim. Przychodzi co do czego to leżycie i kurde gryziecie ziemię, więc nie wkurzajcie mnie. Bo jak ja się zdenerwuję, to będzie dopiero przesrane. I Printing Press, czyli ostatnia jakąś rzecz mamy do zrobienia. Co to w ogóle było Printing Press? Aha, to było to chyba. To chyba to było, no nie?
Ta jest, to było to. Dobra, no to mamy wszystko zrobione. Przez chwilę myślałem, że ja czegoś zapomniałem. A to chodziło o ten kontener. Exit gate reached. Dobra, to możemy iść, kurde, do bramy exitu. On to victory. Elegancko, udało się. Ciekawostki do misji trzeciej. Bez śladu. Walka to nazwa podziemnej gazety, która powstała w grudniu 1941 roku. Historyczna nieścisłość. Żołnierze grenadierów pancernych zostali przeniesieni do Prus w czerwcu 1940 roku. Bardziej prawdopodobną frakcją, z którą walczyłaby Manon, jest Waffen-SS. Trzy gwiazdeczki, kurde. Pierwsze trzy misje mamy zaliczone już. Elegancko. Safe, oczywiście, że tak. Ciekawe, ile będziemy mieli procent teraz. Nie wiem, mamy póki co 7, więc podejrzewam, że będziemy mieli gdzieś z 10 albo 11, więc całkiem sporo. Jak na taką jedną sesyjkę. Continue. Dobra, co tutaj mamy? O, teraz będziemy mieli bitkę z czołgami, czyli trzeba będzie... To jest właśnie ta misja ostatnia, którą robiłem. Czyli trzeba będzie teraz niszczyć czołgi. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, bo pamiętam, że na streamie miałem z tym problem. Ale mam nadzieję, że teraz damy radę bezproblemowo. Misja czwarta. Stąpać ostrożnie. Zadania. Znać Panzerfausta. Zatrzymać 4 czołgi. Panzerfaust. Dobra. Ale w ogóle, kurde, czwarta misja też ładnie się zaczyna. Patrzcie w ogóle, jak tutaj fajnie. Jesteśmy, kurde, znowu w mieście. Za nami w ogóle dużo krzaczków. Normalnie, kurde, żyć nie umierać. Ja bym się, kurde, tutaj zabawił. Jakbym miał możliwość, to czemu by nie? Why not? O, pijani już tutaj są. Dobrze, moi drodzy, tak więc misja czwarta. Niszczymy Panzerfausta. Znaczy, niszczymy. Musimy znaleźć Panzerfausta i zniszczyć te czołgi. Tak więc jedziemy z koksem. Tutaj nie ma przelewek. Tutaj lecimy z koksem i naparzamy się ze wszystkimi. Nie ma, kurde, tak dobrze. Dawaj mi tego czołga. Przyjeżdżaj tu, frajerze. Kurde, muszę sobie aż zapalić, bo patrzcie, kurde, jest godzina 13:47, a tu już tak się powoli ciemno robi? What the fuck? To są uroki, kurde, zesranej zimy. I co on jedzie, czy co on robi? Czy on sra? Jedzie. Zatrzymuj... Dobra, jest. Zatrzymany. Jeden z nich, kurde, już padł. A więc to była bułka z masłem. To ja, kurde... To ja musiałem mieć wtedy problem z jakimś tym. Z refleksem. Lub jakkolwiek to brzmi. No pamiętam, że za dzieciaka też z tym miałem problem, bo nigdy nie potrafiłem jakoś na czas uwalić tego... Ten czołg. A, on to jeszcze nas będzie naparzał. O, kurde, ty. Frajerze, jeden z drugim. Mogę zaraz zrobić, że nie będziesz naparzał, ale dobra. Nie będę tego robił, dlatego że on tak czy siak będzie tym działkiem jechał, więc... Teraz trzeba będzie poszukać, kurde, apteczki. Elegancko mamy. Jezus Maria, co oni odpierdzielają? Głąby dosłownie, się najebali i już chcą ze mną się tu wojować. Nie widzicie, co oni odwalają? Jedną ręką, kurde, przewracają się nie wiadomo jak, nie wiadomo po co. Czy coś tutaj mamy do ten? Ten czołg się zaraz sam, kurde, wykończy. Dobra, naparzaj sobie tam, ja ci nie przeszkadzam. Wymorduj siebie i pozostałych. Jakkolwiek to chcesz sobie ująć. A przy okazji mamy dodatkową amunicję. Jest! Yeah! Mamy to! To jest bazooka! Panzerfaust! Widzicie? Teraz będziemy mogli bazooką następne te czołgi cisnąć. Dobra, elegancko. Schodzimy sobie tutaj w dół. Siemanko, siemanko, witam w mojej kuchni. Co tam, jak tam?
O, 5 pocisków mamy. To jest w ogóle fajny patent ogarnęli z tymi przejściami, nie? Dawajcie, kurde, ubyka puściane. Co wy odpierdzielacie? Życie wam niemiłe? Oj, następny chyba, kurde, tutaj. Chyba, że... Czekajta. Wybijemy sobie tutaj właśnie tych, co tu będą do nas szli. Zaraz jak podjedzie czołg, to po prostu zrobimy coś takiego. O, będę przygotowany już. Jedzie tu. Chodź tu, frajerze, słyszę cię. Myślisz, że co? Że jak nie przyjedziesz, to ten? To ja cię nie słyszę? Czy słyszę, że ty się zbliżasz? Dawaj, hono tu. Nakarmię cię moją procą, dawaj. Śmiało. Ja daję bardzo smaczne proce, takie fajne, cieplutkie, na miejscu, z ostrym sosidłem, z granata. Nie, jeszcze nie jedzie. Znaczy jedzie, ale nie widać go. Czekamy na niego, chodź tu. Chodź tu, frajerze, jeden z drugim. Jak to jest, że jak go cały czas słyszę, on nadal nie przyjeżdża? Chyba, że on u góry jest. Nie, jedzie teraz chyba. Chyba teraz jedzie. Tak, stoi tam. Dobra, jedziemy. Przyjeżdżaj tu. Jedź tu. Dobra, elegancko. Padł. Widzicie, trzeba było go w taki sposób pocisnąć, bo inaczej by się nie dało. Teraz zabieramy co moje. O, tu przy okazji ammo do Panzerhaus tam znowu mamy. No po prostu do bazuki, mówmy na to bazuka po prostu. Albo, dobra, będę mówił może oficjalną nazwą, bo może faktycznie bazuka to będzie trochę cringe'owa nazwa. Ale dobra, zobaczmy, czy aby na pewno mamy wszystko tutaj wyczyszczone. Chyba tak, nie widzę tutaj żadnej skrzynki. Więc możemy lecieć. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten poziom, to ja miałem problemy właśnie z tymi czołgami. One zawsze najwięcej HP, wiadomo, zadawały i często się ginęło raz gdzie niegdzie. Czyżby następny jechał już? Ten następny się już zbliża. Ho, 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 kurde. Inwazja czołgów, bez kitu. Chyba, że on jedzie gdzie indziej. On może tam u góry bardziej jedzie, bo... Teraz mamy tutaj schody, a tu raczej wątpię, że on by się nagle pojawił tak z dupska, więc... Patrzcie w ogóle na to, kurde, kolejny kulawy. Jezus Maria, ale oni mają nie do rajdów, kurde, w tych swoich niemieckich progach. O, 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 jedzie, 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 jedzie. Kurde, źle wycelowałem. Nie wycelowałem, dobra. Walisz to. Elegancko, kurde. Patrzcie, jak zostali, kurde. Kolejny czołg został pociśnięty. To jeszcze nie wszystkie. Jeszcze jeden pewnie został, albo dwa. Bo nie wiem, czy jest ich tutaj 5, czy jest ich tutaj, kurde, 15. Znaczy, no, nie, no to 15 to trochę wyolbrzymione, ale no wiecie, o co chodzi. Ale słyszę, że... O kurwa, następny już jest. Ho, ho, kurde, chodź tutaj. Chodź tutaj. Teraz mamy wszystkie czołgi, czyli 4 jednak tutaj były. Wszystkie czołgi, wszystkie tanki zostały pociśnięte. Więc teraz lecimy do przodu. O, i zniknął.
To nieźle, kurde, zniknął. Exit gate, dobra, brama wyjścia. Patrzcie tutaj, widzicie, na ziole, kurde, tutaj nas chcą pocisnąć, ale my się nie damy, kurde. My się nie damy, bo na razie idzie nam po prostu fenomenalnie. Ja sobie stąd wyjdę elegancko, jak prawdziwa dama sobie wyjdę. Dama w opałach. Ciekawostki do misji czwartej. Stąpać ostrożnie. Historyczna nieścisłość. Działa przeciwpancerne Panzerfaust zostały wyprodukowane dopiero latem 1942 roku, znane jako Faust Patron. Panzerfaust 30 był w służbie w 1943 roku w Rosji. Karabin przeciwpancerny Panzerbusch 39 lub Panzerwurmkörper byłyby wówczas bardziej prawdopodobną bronią przeciwpancerną. Zdyscyplinowani niemieccy żołnierze nie byliby na tyle głupi, by zostawić broń wybuchową na otwartej przestrzeni, aby członkowie ruchu oporu mogli ją od tak sobie ukraść. Bardziej prawdopodobne jest to, że trzymają je w zbrojowni lub zostawiają w swoich koszarach. In direct violation of the Treaty of Versailles, Germany spent the 1930s rebuilding their military into a massive fighting force that Hitler planned to use in his conquest of Europe. In response, the French government poured their resources into the Maginot Line, a massive self-contained fortification that ran the entire length of their eastern border. Unfortunately, the Maginot Line turned out to be one of the greatest miscalculations of modern military history. Germany's Luftwaffe simply flew over it. France's formal surrender was finalized in just a matter of weeks. A niestety, kurde. Chwilowo mamy zwycięstwo, to jest prawda, ale musimy pamiętać o tym, że oni tak czy siak na nas czyhają. Więc niebezpieczeństwo cały czas jest. Trzeba będzie, kurde, wszystkich powybijać. Nawet zapisujemy, zobaczmy, jak to wygląda nasz stan gry. 11%, kurde. Ładnie. Co będzie następne? Jaka następna misja nas będzie czekać? Good morning, Mademoiselle Baptiste. My name is Colonel Hargrove. I'm from the Office of Strategic Services. I heard you've been looking for us. To be honest, we've been looking for you. We just didn't know it. Now, I'm sorry to be crass, but while we've been aware of your brother Jacques for some time, we had never heard of Manon Baptiste until you made contact with our station chief yesterday morning. We knew your brother occasionally worked with another resistance member. I'm just sorry to say that I assumed it was another man. He was wise to keep your identity a secret. I've seen several good operatives denounced by people they thought they could trust. With both your anonymity and your brother gone, you could have easily opted to return to a quiet civilian life. You could have even collaborated. Turning over those papers you collected to the Gestapo would have earned you a lot of special privileges under the German authority. Instead, you committed yourself to a life on the run, away from everyone and everything you've ever known. From the looks of your G2 debriefing, you and your brother found yourselves in some pretty hairy situations during the early days of the occupation. And it's exactly that kind of experience we need to employ if our intelligence operations are to stand a chance. We're preparing to launch a major assault in North Africa very soon. Unfortunately, all the men we've sent down to do reconnaissance have had their covers blown. Now, as serendipity would have it, we've learned that a Vichy propaganda magazine has sent a female correspondent all the way to Casablanca to profile the brave men of the Africa Corps. We want you to intercept this woman and take her place. It should provide the ideal cover for getting in there and seeing what Rommel is up to. And if the opportunity presents itself, we want you to take action to disrupt his operations. If successful, your exfiltration will be by airplane, specifically in an old Northrop Alpha that's perfectly suited for this kind of special operation. The pilot is a lieutenant in the Air Transport Command who's been given strict orders not to even look at you, as we don't want to compromise your identity in any way. You'll be briefed on the rest of the specifics during your transit to the African continent. It's a privilege for the OSS that you want to join our ranks. Be careful and good luck. I'll see you when you get back. Piękna przemowa. Piękna przemowa. Casablanca. Dobra, zaczynamy teraz Casablancę.
Tak jest. To jest misja piąta. I właśnie misja czwarta była ostatnią misją, jaką robiłem za dzieciaka i ogólnie jaką pamiętam. Casablanca zaczęliśmy sobie robić na streamach, więc to jest misja piąta z 24 bodajże albo 3. Tak więc ja myślę, że tutaj na chwilę obecną będziemy mogli zakończyć sesyjkę. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. Będę starał się ją w jak najfajny sposób prowadzić. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy wy również graliście w Medal of Honor Underground i czy w jakiś sposób zaciekawiłem was serią, czy będziecie chcieli śledzić dalsze losy naszej protagonistki, jak i moje, ponieważ my tutaj razem będziemy musieli przebijać się przez hordy różnych żołnierzy, nie żołnierzy i tak dalej. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli moja grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram. W szczególności na grupę na Discord oraz Facebooka, dlatego że tam się integrujemy wszyscy razem ze sobą, więc jeżeli chcesz się zintegrować i wejść w moją społeczność, to serdecznie zapraszam. Poza tym też tam daję bardzo często informacje o odcinkach, kiedy, jakie będą i kiedy w ogóle będą i cokolwiek planuję i tak dalej, i tak dalej. I coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, i polecam na Instagrama wbić, dlatego że tam bardzo często daję informacje też o odcinkach. Na wypadek, gdyby YouTube nie chciał dać powiadomienia, to tam dostajecie powiadomienie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!